Witam Państwa serdecznie. Kiedy po raz pierwszy przybywacie do Łeby, natychmiast odczuwacie przyjemne morskie powiewy i zapach morskiego powietrza. Położona na wybrzeżu Bałtyku, ta urocza nadmorska miejscowość zachwyca turystów swoim niepowtarzalnym urokiem i bogatą ofertą atrakcji. Trudno określić dokładną datę powstania Łeby. Okoliczne ziemie były zamieszkiwane już w neolicie, natomiast osada Łeba powstała całkiem możliwe, że w VIII wieku. Od wieku XIII do ziemi słupskiej przybywali kolonizatorzy niemieccy, a pierwsza pisemna wzmianka o Łebie pochodzi z 1282 roku. Spacer po Łebie rozpoczynamy na ulicy Parkowej. Przy tej ulicy nie znajduje się jednak park, tylko nieczynny cmentarz ewangelicki, na którym są pochowani dawni mieszkańcy tego miasta. Po wysiedleniu Niemców po II wojnie światowej nie chowano już tutaj zmarłych. Na początku lat 80. XX wieku na starszej części cmentarza wzniesiono osiedle domków jednorodzinnych. Przed tym dokonano ekshumacji, niszcząc przy okazji nagrobki, krzyże i ozdobne metalowe ogrodzenia grobów. Obecnie na pozostałej części byłego cmentarza utworzono alejkę, która prowadzi do kamienia, na którym w językach niemieckim, kaszubskim, polskim i łacińskim wyryty jest napis Pamięci Gminy Ewangelickiej. Idziemy dalej do ulicy Nowęcińskiej, którą po chwili dojdziemy do skrzyżowania z ulicami Kościuszki i Powstańców Warszawy. Na tym skrzyżowaniu turystów wjeżdżających tędy do Łeby wita pręgierz. W 1570 roku rozpoczęto przenoszenie miasta Łeba z lewego na prawy brzeg rzeki Łeby. Centrum nowej lokalizacji miasta było właśnie to skrzyżowanie. Tu przeniesiono też pręgierz służący do wykonywania większości kar zasądzonych przez Trybunał Miejski. Skazańca zakuwano w kuny i poddawano chłoście lub w przypadku mniejszych przewinień jedynie pohańbieniu. Pręgierz w Łebie wzmiankowany był już w 1571 roku. W 2019 roku został on odtworzony w historycznym miejscu. Oglądamy dokładnie pręgierz i po chwili idziemy dalej ulicą Kościuszki. Ulica Kościuszki to jest deptak. Jest to miejsce, gdzie wszystko tętni życiem, aż do późnego wieczora. Na deptaku umiejscowionych jest wiele punktów gastronomicznych, sklepów z pamiątkami, a także wspaniałe atrakcje tego miasta. W XIX wieku znajdował się na tej ulicy kanał wodny, zaopatrujący mieszkańców wodą. Kanał zasypano, a dzięki niemu ulica Kościuszki jest szeroka i idealna na długie spacery. Dochodzimy do kolejnej atrakcji Łeby, jaką jest kabel Hitlera. Kabel ma około 3,5 cm średnicy. Od zewnątrz oklejony jest stalową, lakierowaną taśmą dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. W środku, w izolacji z asfaltowej juty, zatopiona jest kolejna osłona ze stalowych drutów o grubości milimetra. Potem ołowiany pancerz ochronny i w samym środku wiązka 150 żyłek miedzianych.
owiniętych dodatkowo styrofleksem i warstwą papieru. Zakopany jest średnio metr poniżej poziomu ziemi w osłonie z cegieł. Idziemy dalej ulicą Kościuszki. Spacerując ulicą Kościuszki, możemy zobaczyć jeszcze kilka innych atrakcji, jak na przykład najstarszy dom w Łebie pod numerem 86, wybudowany w roku 1723, oceanarium, czy też Aleja Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej. Aleja rozpoczyna się przy budynku Urzędu Miasta. Należy szukać kamieni z odciskami dłoni prezydentów. Przechodzimy na ulicę Kościelną i po chwili zobaczymy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po przeniesieniu miasta Łeba w 1570 roku na nowe miejsce, o czym już wspomniałem w tym filmie, w 1590 roku zaczęto budować nowy kościół, wykorzystując cegły z poprzedniego kościoła świętego Mikołaja, do ruin którego dojdziemy za chwilę. Nowy kościół spalił się od uderzenia pioruna 10 lipca 1682 roku, ale został odbudowany w podobnym kształcie, jedynie nieco wyższy i szerszy. Po II wojnie światowej, w maju 1946 roku, władze państwowe przekazały wspólnocie katolickiej kościół protestancki. Po 425 latach, 11 maja 1946 roku, ponownie powstała parafia rzymskokatolicka. Przechodząc przez Park Misjonarzy Oblatów, dojdziemy do dworca kolejowego. Ma on kategorię dworca turystycznego. Obecnie kursują tutaj głównie pociągi pasażerskie, a sporadycznie towarowe. Pociągi tutaj jeżdżą podczas sezonu letniego. W pozostałe części roku kursowanie pociągów jest zawieszone. Tuż za stacją jest jeszcze bocznica wczasów wagonowych. Ta linia kolejowa została wybudowana w 1899 roku i łączyła Łebę z Lęborkiem. Obecnie linia jest częścią trasy Łeba - Pruszcz Gdański, która jest w większości nieprzejezdna. Z drugiej strony torów kolejowych, przy ulicy Wspólnej, na terenie ośrodka wypoczynkowego, znajduje się wieża ciśnień potrzebna do obsługi parowozów. To ceglana, ośmioboczna wieża ze zbiornikiem oszalowanym deskami. Wzniesiona według standardowego projektu, podobnych zabytków możemy znaleźć dość dużo na terenie innych stacji kolejowych. Idziemy dalej ulicą Wspólną, w kierunku ulicy Sienkiewicza i mostu na rzece Łeba. Za mostem idziemy ulicą turystyczną, aż zobaczymy łebski ośrodek wczasowy. Minąwszy go, zaraz wypatrujemy zielonego szlaku i drogowskazu do ruin kościoła świętego Mikołaja. To właśnie w tym miejscu znajdowało się pierwsze miasto Łeba. Poza kościołem w mieście znajdował się ratusz, szpital świętego ducha, młyn wiatraczny, zagrody gospodarcze, 48 ogrodów,
jak również niewielka przystań rybacka. Podstawą utrzymania mieszkańców osady było rybołówstwo oraz handel drewnem. Wielokrotnie występujące wylewy rzeczne, silne sztormy oraz wędrujące wydmy przyczyniły się do zniszczenia pierwotnej osady. Katastrofalne sztormy w latach 1558 i 1570 zniszczyły całą osadę, pozostawiając jedynie fragmenty kościoła, który pozostał do dnia dzisiejszego i właśnie go oglądamy. Po podjęciu decyzji o przeniesieniu Łeby na wschodnią stronę rzeki, jeszcze przez jakiś czas funkcjonował, a w nowym miejscu znajdowała się tylko kaplica. Wracamy się z powrotem ulicą turystyczną. Skręcamy w ulicę Jachtową i po chwili oglądamy port jachtowy. Nowoczesny port może pomieścić około 120 jednostek różnych klas, w tym także jachty żaglowe o długości do 18 metrów i motorowe do 24 metrów długości. Miejsca postojowe umożliwiają skorzystanie z przyłączy wody i energii elektrycznej. Po obejrzeniu portu jachtowego wracamy się do mostu na rzece Łeba i idziemy ulicami Sienkiewicza, 11 listopada i Powstańców Warszawy w kierunku mostu, którym przejdziemy na promenadę portową. Oto jesteśmy już na promenadzie portowej. Gdy tylko słońce wschodzi nad malowniczym miasteczkiem Łeba, promenada portowa ożywa do życia. Tętni energią turystami i miejscowymi mieszkańcami, którzy pragną czerpać przyjemność z uroków tego nadmorskiego miejsca. Ta malownicza promenada jest kwintesencją uroku i turystycznych atrakcji. Spacerując po promenadzie, można poczuć wieczną bryzę w swoich włosach i świeży zapach morza. Promenada portowa jest nie tylko miejscem spacerów, ale również wspaniałym punktem widokowym. Z drugiej strony mamy widok na malowniczy port, gdzie stawiane były jachty i łodzie rybackie. Na promenadzie portowej znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Dla wszystkich, którzy mieli okazję odwiedzić to malownicze miejsce, pozostawiło ono niezapomniane wspomnienia i pragnienie powrotu. Dochodzimy do budynku Urzędu Morskiego w Słupsku i Kapitanatu Portu Łeba. Port w Łebie jest portem rybackim i turystycznym. Znajduje się tu rozbudowana przystań jachtowa i nabrzeże rybackie. W sezonie letnim w porcie bazuje wiele jednostek wycieczkowych, które oferują krótkie rejsy po morzu. W porcie istnieje morskie przejście graniczne, przez które odbywa się ruch osobowy dla pływań sportowych i ruch towarowy dla polskiego rybołówstwa. Przejście obsługuje placówka Straży Granicznej.
widzimy maszt nawigacyjny przy Nabrzeżu Gdyńskim. Widzimy stację radarową systemu bezpieczeństwa morskiego. Radary są przeznaczone głównie do wczesnego wykrywania i dokładnego śledzenia statków na potrzeby zapobiegania wypadkom morskim i zagrożeniom ekologicznym. Port Łeba posiada dwa falochrony wychodzące w głąb morza, stanowiące ujście rzeki Łeba. Dłuższy falochron zachodni posiada łukowaty kształt w kierunku wschodnim. Nabrzeże Gdyńskie o długości 206 metrów zakończone jest wschodnim falochronem, który wychodzi prosto w głąb morza w kierunku zakrzywionego drugiego falochronu. Przechodzimy na plażę wejściem numer 23. Przypadkiem dzisiaj możemy poobserwować pracę pogłębiarki. Łeba słynie z przepięknej piaszczystej plaży, która przyciąga turystów z całego świata. Długi, piaszczysty brzeg zaprasza do relaksu i rekreacji. Jest idealnym miejscem na spacery i obserwację zachodów słońca. Wiele osób korzysta z okazji, aby poleżeć na plaży, wziąć kąpiel w chłodnych wodach Bałtyku lub skorzystać z różnorodnych atrakcji wodnych dostępnych w sezonie letnim. Wychodzimy z plaży wyjściem numer 21. Dochodzimy do łabędziego stawu, przechodzimy przez pomost przechodzący przez środek stawu. Idziemy przez las w stronę ulicy Nadmorskiej. Idziemy ulicą Nadmorską. Spacerując uliczkami Łeby, napotykamy urocze, kolorowe domy, które są charakterystyczną cechą tego nadmorskiego kurortu. Przejście przez ruchliwe deptaki, pełne kawiarni, restauracji i sklepów to przyjemność dla zmysłów. Te malowcze uliczki tworzą niepowtarzalną atmosferę, która przyciąga turystów. Thank you.
wkręcamy w ulicę Sosnową i idziemy dalej prosto. Dochodzimy do kolejnej atrakcji, jaką jest Dom do Góry Nogami. Łeba jest miejscem, które wciąż się rozwija, oferując coraz więcej atrakcji turystycznych dla odwiedzających. Bez względu na to, czy jesteś miłośnikiem plaży, przyrody czy kultury, ta nadmorska miejscowość z pewnością nie zawiedzie Twoich oczekiwań. Łeba jest jednym z najpiękniejszych skarbów polskiego wybrzeża i zachęca turystów do odkrywania swojego uroku i niepowtarzalności. Kiedy nadchodzi czas pożegnania z Łebą, nieodmiennie pozostawia ona wrażenie na sercu każdego turysty. Jej urok, plaża, port i malownicze uliczki zapadają w pamięć jako niezapomniane wrażenia. Przybycie do Łeby to podróż w czasie, gdzie można oderwać się od codzienności i cieszyć się urokami nadmorskiego życia.